i zatrzymaliśmy się na szybki postój. Fajnie jest. Kasia pierwsze co zauważyła, bo umyliśmy sobie owoce, zjemy sobie owoce teraz, że jak chce umyć coś, to nie musi baniaka na szarą wodę podkładać, tak jak to robimy w przyczepie. Po prostu tutaj od razu przychodzisz, leci woda, wpada do zbiornika na szarą wodę i nie trzeba się przejmować, żeby podkładać ten zbiornik, który my mamy, który tutaj zawsze podkładamy z tyłu w tym miejscu. Tutaj jest po prostu wszystko w środku zapakowane i heja. Taki postój robimy po kilku kilometrach po to, żeby posprawdzać rowery między innymi i czy wszystko jest dobrze. Ogólnie to też nie wiedziałem, czy kluczykiem można całego kampera zamykać. Akurat ten model, nie wiem czy ten model, czy ogólnie wszystkie kampery tak mają, że do kabiny jest po prostu osobny kluczyk. On jest w ogóle do wszystkiego, do luku bagażowego, do wszystkiego. Tutaj też się zamyka, wystarczy tak zrobić i już jest zamknięty. No a przód się zamyka właśnie pilotem. Tutaj już się zamknął i zamknięty. Ja myślałem, że właśnie pilotem zamyka się wszystko, znaczy wszystko, w sensie, że te drzwi też. Jednak tak nie jest. No ładny kamperek, fajny. Podoba mi się. Idziemy jeść owoce, dlatego nie będziemy jeść w środku. Kasia zabrała nektarynki, idziemy tam na ławeczki. Oczywiście po to, żeby nie ubrudzić w środku, bo szkoda by było. No, nawet przydział dostałem. Tyle się zostało. Mhm. Rozkwini. Jeszcze mamy nektarynkę. Już trzeba otworzyć innym kluczykiem. Proszę bardzo. Siadajcie na swoje foteliki. Uwaga kobiety, w tym modelu nie ma lusterka do makijażu. Kasia zauważyła, chciała się przejrzeć. Także przykro mi bardzo, nie pomalujecie ust. Ja też nie pomaluję. Ale za to jedziemy. Jedziemy sobie właśnie trasą S5. I tu jest świetnie, bo jest tempomat. Łączyłem sobie, Kasia pokaż. Łączyłem sobie tutaj tempomacik paluszkiem. Tutaj. Tu się dodaje gazu, a tutaj ujmuje. Jadę sobie 93 na godzinę za tirem, za ciężarówką. I jest super. Nóżkami sobie dreptam, odpoczywam, a samochód jedzie. Pokażę wam spalanie. Na 100 km spalanie jest 11,5 km. Jedziemy 94 km na godzinę. Teraz taka kwestia troszkę od strony dzieci. Kanapy w kamperze są zrobione pod kątem 90 stopni i niestety nie da się położyć tych fotelików. No i już był taki sygnał od dzieci, że im jest bardzo niewygodnie, bo muszą sztywno siedzieć i tak mają nienaturalnie ułożone główki. Zaraz będę coś z tym robiła, żeby im się lepiej siedziało. Anusi to główka zwisa do dołu, jejku. Przed chwilą Nadi fotelik się tak kołysał na boki, więc no to jest tutaj taki minusik, że no nie można tych fotelików położyć. I mamy godzinę 19.17, robimy postój na zakupy. Ale super, od razu w domu. Wychodzę i jestem w domu, a nie, muszę wychodzić do przyczepy. Tam jest biedroneczka, idziemy na zakupy. Stałam całusa, chyba. Ania, żeby otworzyć, tu jest taki pstryczek. Trzeba za niego pociągnąć, cyk i już. O, Ania, by wyleciała. Tu nie ma, bo my nie mamy takiego stopnia tutaj, więc Ania nie wiedziała. Nie, Ania? I zrobiliśmy zakupy i pokażę wam, jak zaparkowałem kampera. Zająłem 3 miejsca parkingowe, bo nie chciałem prostopadle, bo bym wystawał po prostu gdzieś może z 1,5 metra albo i więcej. Tak stoję. Jest godzina 21.04 i dojeżdżamy. Mamy jeszcze 3 km. Zobaczcie, jak tu ładnie. Na niebiesko wszystko świeci. Licznik na niebiesko. Fajnie jest. Pokaż, Kasia, dzieci, jak tam siedzą z tyłu. Dzieci w ciemnicy. Nie widać ich nawet. W ogóle czarny ekran. Aha. Jak ta Nadia po ciemku się jedzie? Strasznie. No i jesteśmy na polu kempingowym Camp 66. Dzieci się nie mogły doczekać. Fajne jesteście. Dobra, odpinamy się. Ja idę rezerwować miejsce. Znaczy dowiedzieć się, gdzie mam jechać. Dobrze, i załatwiłem. Tutaj jest ten Camp 66. My musimy jechać. Dziękuję Szymuś za telefon. My musimy jechać, przepraszam. My mamy jechać tutaj na
39 pole. Myjesz sobie, co ty mi myjesz? Wiecie co, no, zapłaciłem 328 zł. Zaraz przedzielimy za 5 dni, zaraz przedzielimy, ile to jest za dzień. 328 podzielić na 5. 65,60. W tym prąd, 17 zł za prąd. Także trochę drogo, ale jak za prąd na dobę. Tak już Piotrek mówił, że tutaj był kiedyś i było 15, teraz jest 17, ale no nic. Będziemy używać klimę, więc może po prostu tak drogo jest. Zapomniałem wam powiedzieć, że jeszcze kaucja za kartę do bramy, do szlabanu, 50 zł. Jedziemy. Tak? Ile dałeś za dzień? 65 zł. No nie, bo to jeszcze 17 zł prąd. Myśleliśmy z Kasią, że będzie 45 zł, bo tak nam na stronie napisało, jak tam wszystko już... Oj, trzymacie się? Czekajcie, muszę tutaj do tego słupka podjechać. Cyk. O, otworzyło się. No to jedziemy. Czekajcie. Ja tu nic nie widzę w lusterkach, żebym czegoś nie zahaczył. Dobra, jest szeroko. Dobra. Odłożę kamerę, bo muszę wjechać na stanowisko. I jesteśmy już na naszej miejscówce i teraz tylko jeszcze podłączę kabel. Zobaczcie, dzieci się jak ładnie bawią. Otwieram luk bagażowy i wyjmuję kabel. Włączę sobie lampkę. Gdzie to się włączało? Tutaj, nie? Cyk i świeci. Fajne LEDy, mocne. Zobaczcie. Wiecie co, nie mogę znaleźć tutaj lampki, gdzie się zapala w tym luku bagażowym, dlatego odpaliłem sobie taki naświetlacz. Opowiem wam o nim w innym odcinku, ale mam taką fajną lampkę, którą dostałem w prezencie. Potem wam powiem, na razie zobaczcie, jak fajnie świeci. Ten kabel jest chyba z drugiej strony, więc muszę otworzyć te drzwi. Muszę być trochę ciszej, bo ludzie śpią w namiocie obok. Mam kabel. Ale najpierw pójdę sobie zobaczyć, gdzie się podłączę, bo jeszcze nie wiem, tu jest jakaś skrzynka. Nie mam pojęcia, jak tu się podłącza. No, ludzie są podłączeni, widzę, ale to jest zamknięte na kluczyk. Idę zapytać do recepcji. Właśnie wróciłem z recepcji, pani powiedziała, że zaraz przyjdzie mi otworzyć skrzynkę. Ja jem kolację. Kasia mi pięknie zrobiła. Dziękuję, Kasia. No, dzieci też się bawią. Cześć, Szymuś. My teraz z Szymusiem będziemy rozkładać łóżko. Szymuś, to są takie maty. Mamy maty przeciw posikaniu. Chociaż Asia tutaj założyła takie wielkie maty, też przeciw posikaniu. Ale my będziemy mieli podwójne. Jeszcze swoje. Nie. Oj, Szymuś się wolał. Trochę robi się duszno, więc odkręcimy sobie szyber dach, żeby wpuścić powietrze. Co wy tam grzebiecie? Co tam jest? Co tam macie? Mój kaczorek. A, twój kaczorek. Mój kaczorek. No, bo dzieci się tu już bawiły, tam mają zabawki. Dobra, chodź, chodź, Szymuś, rozkładamy. Nie gniewaj się na mnie, to nie moja wina, że tu jest tak nisko. Zobaczcie, prześcieradło już rozłożyliśmy. No dalej, chodź stąd. No, nie kłócić się tu. Nadia chowa zabawki, a ja znalazłem gniazdo USB. Jest tutaj... Gniazdo OS? Nie, gniazdo USB. Można sobie telefon podładować. No, jak widzicie, z tej strony nie ma okienka, są fajne półeczki na różne rzeczy. Z tej strony mamy okienko, zasłonimy się na noc. Tu jest moskitiera, to może... O, Nadia mi zgasiła zapal, Nadia. Zasłoniłem, teraz już nas nikt nie widzi i idziemy z dziewczynkami spać. Zapal, Nadia, jeszcze na chwilkę. Idziemy spać. Dobranoc, tutaj sobie zasłoniliśmy i idziemy. No, weź sobie. Ale fajnie, nie dzieci? A Kasia śpi tam z Szymusiem. Pa, pa, Kasia. Dobranoc. Tato, widzę twoje ręce. Dobranoc.
Dobranoc, Szymuś. Dobranoc.